Dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku Ekonomii Siły realizowanej dla magazynu Układ Sił. W poprzednich odcinkach omawiałem problem deindustrializacji Europy. Jednym z aspektów była kwestia cen energii, gazu, a drugim ryzyko związane z obecną polityką USA. Pierwszy z nich, potem dogłębniej omówiliśmy z redaktorem Energetyka 24 Jakubem Wiechem. Pod filmem znajdą Państwo link do obydwu materiałów. Ale teraz czas przejrzeć się tej drugiej problematycznej sprawie, która spowodowała, że europejscy politycy zaczęli przebąkiwać nawet o ewentualnym zwróceniu się do Światowej Organizacji Handlu w sprawie nieuczciwej konkurencji ze strony USA. Ja wiem, że trudno jest dzisiaj o tym mówić, ponieważ mamy wojnę na Ukrainie i mocno liczymy na mm, wsparcie Stanów Zjednoczonych. Właściwie bez Stanów Zjednoczonych ta walka byłaby niespecjalnie możliwa. Więc pokazywanie jakichkolwiek e, różnic pomiędzy sojusznikami no na pewno nie służy sprawie, ale jednak o tym trzeba rozmawiać, ponieważ one się pojawiają. Zachęcam Państwa do subskrypcji naszego kanału i przechodzimy do odcinka. A o co tak naprawdę chodzi? No przyjęta w sierpniu jeszcze 2022 roku w USA ustawa, która ma z jednej strony reformować system podatkowy, Odnosi się też do problemów opieki zdrowotnej i wreszcie dotyczy kwestii, na którą Europa, a także wiele innych krajów naciskało od lat, czyli od kwestii przyspieszenia redukcji emisji dwutlenku węgla. Więc ustawa zwana. Inflation Reduction Act. Tak naprawdę wiele wspólnego z inflacją nie ma i wielu analityków mówi, że niespecjalnie zmieni, nie odniesie wpływ na inflację w Stanach Zjednoczonych, natomiast wprowadza wiele różnych reform, w tym przeznacza 390 miliardów dolarów na inwestycje, które mają ruszyć zieloną gospodarkę w Stanach Zjednoczonych. To ma w ogóle pociągnąć za sobą Inwestycje prywatnego biznesu liczone w skali 3,5 triliona dolarów w ciągu najbliższej dekady. Więc są to kwoty imponujące, które robią wrażenie, no ale jaki problem ma z tym Europa? Rzeczywiście, Inflation Reduction Act przyspiesza redukcję emisji dwutlenku węgla i pozwala osiągnąć te cele wyznaczone na rok 2035. To będzie dofinansowanie do energii, do technologii, ale też dofinansowanie. Skali, żeby ta energia stała się coraz bardziej ekonomicznie opłacalna, czy, czy, czy to jest wydanie na przykład pieniędzy na całą sieć ładowarek do samochodów elektrycznych, to są inwestycje w wodór, to są inwestycje w całe systemy energii odnawialnej. Stany Zjednoczone na to tylko mają zamiar wydać 7,5 miliarda dolarów. Ma to też poprawić problem deficytu w Stanach Zjednoczonych. Ma zmniejszyć w ciągu najbliższej dekady deficyt o 320 miliardów dolarów. Związane to będzie z reformą funkcjonowania Fedu i kwestią ściągania podatków. No ale nas najbardziej to interesują kwestie ekologiczne. Dlaczego w ogóle Europa ma z tym problem? W końcu przez lata naciskaliśmy na to, żeby Stany Zjednoczone włączyły się wreszcie do całej, całych działań ekologicznych. Jak zauważył minister finansów Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt, to jest próba nadrobienia tych zaległości za czasów prezydenta Donalda Trumpa. I to Stany Zjednoczone były przez lata oskarżane o to sceptyczne podejście do realizacji celów Neutralności klimatycznej, więc no trudno teraz oskarżać je o to, że próbują to nadgonić, no bo bez dużych inwestycji to się nie uda. Natomiast Europa obawia się innych aspektów tej ustawy, to znaczy promowania produkcji, kupowania samochodów elektrycznych i urządzeń energii ekologicznej które zostały wytworzone w Stanach Zjednoczonych. Ustawodawca amerykański przewiduje, że kredyt na zakup jakby dofinansowanie zakupu samochodów w wysokości 7,5 tysiąca dolarów, ale tylko pod warunkiem, że 40%, 40 surowców użytych na baterie w takim samochodzie pochodzi z USA lub kraju, z którym USA mają podpisaną umowę. Europa takiej umowy nie ma. USA także będą dofinansowywać zakup pomp ciepła na podobnych warunkach, a do tego drugim warunkiem jest to, że połowa baterii powinna być składana w USA, Meksyku czy w Kanadzie, a za 6 lat nawet 100%. Więc powoduje to obawę, że europejskie firmy produkujące samochody elektryczne zostaną usunięte z amerykańskiego rynku. I tak naprawdę o to się toczy cała dyskusja. Już dzisiaj firmy europejskie rozważają, Patrząc na te subsydia w Stanach Zjednoczonych, to na przykład szwajcarski Norfolk, producent baterii, Linde, chemiczny gigant z Niemiec, Volkswagen, który zamierza zainwestować 2 miliardy dolarów w Kalifornii w rozwój fabryki, czy włoski potentat energetyczny Enel. Te firmy wszystkie rozglądają się za tym, że mogą przenieść się do USA i tam otworzyć rynek. Jednak. Jest jeszcze druga strona medalu, bo to nie tylko chodzi o pieniądze, to nie chodzi tylko o kwestie dofinansowania. CEO Solveja firmy chemicznej wykłada kawę na ławę i mówi, że Stany Zjednoczone zachęcają do przenoszenia się do, z produkcją tam, podczas gdy Unia tworzy ogromne regulacje, które raczej zniechęcają przedsiębiorców. Do tego dochodzą problemy takich potentatów jak BASF czy szwedzki producent łożysk SKF. Firmy te szukają tańszej energii, o tym mówiłem w poprzednich odcinkach, więc jakby problem ryzyka odpływania europejskich firm przemysłowych do Stanów Zjednoczonych jest duży. To wpływa też nie tylko na decyzje firm europejskich, ale również amerykańskie firmy. Zaczynają rozważać, czy inwestycje w Europie z powodu ustawy amerykańskiej są opłacalne. Między innymi Tesla zastanawia się, jak podało CNBC, czy będzie dalej produkować, rozwijać fabryki w Europie. Unia Europejska zastanawiała się, czy nie podać Stany Zjednoczone do Światowej Organizacji Handlu. Natomiast jednak wobec sytuacji, która dzieje się na Ukrainie czy, czy całego konfliktu narastającego z Chinami podkreślanie różnic pomiędzy sojusznikami może nie być najlepszym pomysłem, więc postawiono na negocjacje i no, w połowie marca Ursula von der Leyen ogłosiła przełom w konkurencji pomiędzy obydwoma krajami, ona i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Mają podpisać Critical Raw Material Agreement. To znaczyłoby tyle, że Europa również zostanie uwzględniona jako ten producent, który ma podpisane ze Stanami Zjednoczonymi umowy dotyczące materiałów rzad, ziem rzadkich, minerałów ziem rzadkich, więc europejskie firmy będą mogły liczyć na. Udział w rynku amerykańskim. Również Japonia dogadała się ze Stanami Zjednoczonymi co do minerałów ziem rzadkich i wejścia do całego amerykańskiego systemu subsydiów. W październiku ma być szczyt Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, który ma skupić się w dużej mierze na właśnie tej ustawie, więc wszystko wygląda na to, że tak naprawdę głównym krajem, który miałby być wykluczony przez amerykańską ustawę, są Chiny. Oczywiście. Analitycy powątpiewają, czy da się rzeczywiście osiągnąć jakieś większe ustępstwa, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, ponieważ yy, cała ustawa, całe IRA jest nastawiony na to, żeby przenieść firmy, które już rozwinęły jakąś swoją technologię do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone głównie finansują tutaj przenoszenie firm niż rozwój technologii. Więc jeżeli sprawa jest niejasna do końca, Unia Europejska stawia też na własne działania, na własne subsydia i na to, jak może stawić czoła konkurencji, no umówmy się, która nie jest do końca wolnym rynkiem. W lutym Unia Europejska przedstawiła propozycję uniknięcia negatywnych skutków całej tej konkurencji amerykańsko-chińskiej, zwłaszcza te, tych przenoszenia biznesów do Chin i do Stanów Zjednoczonych. Ustawa Net Zero Industry Act proponuje finansowanie sektorów dekarbonizacji i sektorów zeroemisyjnej energii. Firmy inwestujące w tę branżę mogą liczyć na ulgi podatkowe. To ma też zapewnić obniżenie kosztów energii firmom i zatrzymanie firm w Europie. Ale Unia też wprowadziła taki zabieg doraźny, czyli poluzowanie reguł dotyczących wsparcia finansowego ze strony państwa w poszczególnych państwach unijnych. Z tego bardzo ucieszyły się Francja i Niemcy. Obniżono tutaj ograniczenia dotyczące państwowych subsydiów. Mają one być tymczasowe i ukierunkowane właśnie na te przemysły tylko. Natomiast to wywołało obawy w samej Unii Europejskiej, ponieważ nie tylko państwa biedne, ale również państwa mniejsze, czyli te, które mają mniejsze budżety, mogą sobie pozwolić. W mniejszym stopniu na finansowanie rozwoju inwestycji w przemysł ekologiczny, a to będzie powodowało nierówną konkurencję, już nie globalną, ale nierówną konkurencję w ramach samej Unii Europejskiej. I jeżeli popatrzeć na przykład na wydatki, na subsydia państwowe w ramach walki z pandemią, w ramach walki jakby o gospodarkę w trakcie pandemii. To według danych Margaret Westager, komisarz do spraw konkurencyjności, 53% publicznych dotacji w roku 2020 przypadło na, Stan, na Niemcy, a na Francję 24%, więc łącznie te dwa kraje udzieliły 75% publicznych dotacji przydzielonych przez państwa w całej Unii Europejskiej. Reszta Unii Europejskiej niecałą czwartą, więc może być tak, że w takiej sytuacji mniejsze kraje Unii Europejskiej będą obawiać się nie tyle amerykańskich subsydiów, ale na przykład subsydiów niemieckich. No, ale w Niemczech również zdania są podzielone, czy subsydia powinny tak naprawdę iść w tą stronę, czy Europa powinna ścigać się na subsydia ze Stanami Zjednoczonymi. Minister finansów Christian Linder mówił o tym, że właściwie podstawą by, powinno być reformowanie strony podażowej, czyli modernizacja rynku pracy, czyli ułatwienia na rynku pracy powodujące większe zatrudnienie i tańsze zatrudnienie. Kolejnym elementem planowanym przez Unię Europejską jest Europejska and Sovereignty Fund, który ma wesprzeć badania, innowacje, strategiczne projekty, ale ma on powstać przy rewizji budżetu latem i na razie nie jest ani określona jego wielkość, ani parametry przyznawania finansowania. Niektórzy politycy uważają, że właściwie, właśnie żeby uniknąć tego, o czym mówiliśmy, czyli takiego rozdzielenia rynku europejskiego, powinien być przyznawany na projekty europejskie, które są realizowane między różnymi krajami, jakby włączać również te mniejsze państwa w finansowanie rozwoju technologii. Unia przestaje być już naiwna, jeśli chodzi o uczciwą globalną konkurencję, widać nadmierne dofinansowanie do firm w krajach trzecich, takich jak przede wszystkim Chiny, a teraz właśnie Stany Zjednoczone. Więc to nadmierne dofinansowanie ma zostać opodatkowane. To znaczy, jeżeli biznes będzie zagraniczny z krajów trzecich, otrzymywał dofinansowanie państwa po to, żeby jego produkty były konkurencyjne, wypychały produkty Unii Europejskiej na rynku europejskim, mogą zostać obłożone cłami. Jak już wcześniej wspomniałem, problem dotacji to jest głównie problem z Chinami. Ale oczywiście obawy Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych są racjonalne, ale z drugiej strony są to też zaniedbania, głównie po stronie Unii Europejskiej. To znaczy, że sami do tej pory nie wspieraliśmy przemysłu, a duża część przemysłu, tak, taki jak przemysł fotowoltaiczny, został praktycznie przejęty przez Chińczyków. I w tej chwili Europa musi znaleźć sposób, jak wyjść z tej sytuacji. Według części analityków powinniśmy zdecydowanie opowiedzieć się po stronie Stanów Zjednoczonych. Ponieważ jeżeli będziemy zbytnio grali na Chiny, to zostaniemy poddani presji Chin, które będą wzmocnione. Chiny nie będą traktowały tego jako zwykłego biznesu, ale również narzędzia wywierania wpływu. To, co widzieliśmy właśnie przy okazji umów gazowych z Rosją, będzie miało podobne skutki. Według analityków, jeżeli chodzi o relacje z Chinami w zakresie energetyki, inni twierdzą, że powinniśmy tutaj podejść bardziej transakcyjnie, to znaczy negocjować ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami i prowadzić tak działania, żeby jak najbardziej uzyskać korzyści dla Unii Europejskiej. To chyba było widoczne przy ostatniej wizycie prezydenta Francji Emmanuela Macrona, bardzo krytykowanej, gdzie w pewien sposób wydawało się, że on ulega polityce chińskiej, a z drugiej strony działania amerykańskiej francuskiej floty na morzu południowochińskim powodują że jednak to nie jest no nie można tak jednoznacznie odbierać tej tej relacji a z drugiej strony Macron wrócił z wizyty w Chinach z kontraktami dla francuskich firm więc może to być jeden z modeli funkcjonowania w takim świecie, ale też inni wskazują, że Unia Europejska powinna być coraz bardziej asertywna, ponieważ ma pewną swoją siłę normatywną tworzenia prawa i narzucania pewnych standardów, jest rynkiem bogatych odbiorców, kto, do, o który tak naprawdę bije się konkurencja i można wymóc próbować na Chinach stosowanie norm e, zamiast tworzenia sankcji i ograniczeń. I tak naprawdę ta Siła normatywna, moc finansowa, a także no, bogaty rynek może dawać Unii szansę w zakresie negocjowania zasad funkcjonowania na tym rynku. Musi się tutaj zmienić jednak polityka Unii Europejskiej, bo jeżeli zbyt wiele oddano Chinom w zakresie produkcji różnych części i tzw. naszych łańcuchów dostaw, to powiedzieć to w ogóle w przypadku produkcji energii odnawialnych czy samochodów, samochodów elektrycznych byłoby to no, dużym niedowartościowaniem. Chiny przez lata subsydiowały swoje firmy poprzez taniego jena, ale także wspierały bezpośrednio setkami miliardów preferowane firmy. Informuje o tym Think Tank CSIS. Ale jest jeszcze w ogóle ogólny problem z wojną na subsydia. To znaczy w globalnej grze powoduje to, że jest to proces bardzo nieefektywny, ponieważ firmy rozglądają, przeglądają się oferty, ofertom, gdzie są większe zachęty, gdzie bez większych inwestycji nawet mogą otrzymać subsydia. Więc może to powodować to, że Spadnie konkurencyjność między nimi, ponieważ spadną zachęty do usprawniania procesów technologicznych czy procesów ekonomicznych, ponieważ główna gra będzie się toczyć wokół subsydiów. To też powo będzie powodowało, że spadnie konkurencja pomiędzy firmami innowacyjnymi a dużymi firmami. To znaczy, subsydia będą przechwytywane przez głównie duże korporacje, przygotowane do e, wprowadzania ich. E, do swojej pozyskiwania i wprowadzania ich do swojej działalności, a mniejsze firmy, może te bardziej innowacyjne, będą miały większą trudność uzyskania uzyskaniu subsydiów. To będzie powodowało, że będzie mniejszy wybór, mniejsza konkurencyjność, i innowacyjność. Z drugiej strony musimy rozważyć to, że przejście do gospodarki opartej na zielonej energii musi uwzględniać duże inwestycje, ponieważ dopiero od pewnej skali ta energia i... Te całe systemy ekologiczne będą bardziej opłacalne. To nie wydarzy się szybko, jeżeli zależy nam na czasie, jedynie takim wzrostem organicznym. No i na koniec, może, żeby troszeczkę wylać tej oliwy, trochę na te spienione wody tych, tego konfliktu europejsko-amerykańskiego, należy zauważyć, że tak, po pierwsze, Stany Zjednoczone też łatwo nie muszą dojść do celu. Problem dla Stanów Zjednoczonych może być taki, że w ich polityce wewnętrznej nie brakuje sceptycyzmu wobec celów klimatycznych i związanych z tym regulacji. W Unii Europejskiej jest już duże poparcie i przećwiczony jest też cały proces związany na przykład z kosztami emisji dwutlenku węgla, z regulacjami i wsparciem emisyjnym, inwestycyjnym. Więc jakby Stany Zjednoczone dopiero wchodzą w tą, w tą całą regulację. A tymczasem borykają się z problemem też dużej inflacji, podobnie jak Unia Europejska. No i Komitet Białego Domu do spraw nadzoru i odpowiedzialności w obszarze zdrowa, zdrowia publicznego i finansów stwierdził w marcu, że nadmierne wydatki Także w ramach subsydiów postpandemicznych przestymulowały gospodarkę. Więc jest tutaj obawa, żeby wydawanie zbyt wielu pieniędzy nie prowadziło do większej inflacji, a Stany Zjednoczone postawiły sobie za cel jakby utrzymanie inflacji na niskim poziomie. Z drugiej strony część przedstawicieli niemieckiego przemysłu samochodowego mówi, że to nie jest aż taki problem. Te ulgi podatkowe dla samochodów w Stanach Zjednoczonych, ponieważ one nie będą tak niekorzystne dla niemieckiego przemysłu, ponieważ. Te dofinansowania do samochodów w Stanach Zjednoczonych są do pewnego pułapu cenowego. A zwykle niemieckie samochody eksportowane do Stanów Zjednoczonych są dużo powyżej tego poziomu, więc jakby ich przewaga na rynku amerykańskim nie opiera się na niskiej cenie. Należy też zwrócić uwagę na handel transatlantycki, który ostatnio sięgnął 1,2 tryliona euro. A kwestie ceł do tej pory. Czyli dotychczasowe podniesienie ceł dotyczyło tylko 2% tego handlu, więc to też nie jest jakiś bardzo istotny dla relacji transatlantyckich problem. Wreszcie, część firm mówi, że te subsydia i te rozwijanie rynku, rozwijanie swojej działalności na rynku amerykańskim nie będzie oznaczało. Że zamkną swoją działalność na rynku europejskim, tylko po prostu rozszerzą swoją działalność. Na przykład producent wodoru, używający nowej generacji elektrolizerów Topso, rozważa budowę fabryki w Stanach Zjednoczonych, ale nie będzie zamykał fabryki w Europie. Chce skorzystać z zachęty dla biznesu i otworzyć tam działalność. Popyt jednak na wodór rośnie po obydwu stronach Atlantyku, i to nie będzie oznaczało, że Firma zamknie swoją działalność tutaj. Niemniej jednak stoimy wobec rywalizacji technologicznej dotyczącej energii odnawialnej, zmiany też, która nie zawsze cieszy się wielkim poparciem społecznym. To może budować napięcia, zarówno zewnętrzne, jak też i wewnętrzne. Jak widzimy, wchodzimy w erę dość napiętych relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską, wywołaną poprzez konkurencję, poprzez wyścig, tak naprawdę, do tego, kto będzie miał i kto będzie zarządzał technologią energetyczną nowej generacji. Tak, to w tej konkurencji oczywiście uczestniczą też Chiny. No i pytanie, czy. Powstanie to pęknięcie transatlantyckie. Na razie wygląda na to, że liderzy obydwu stron próbują się dogadać, a z drugiej strony zwrócić jednak e, mm, uwagę na głównego konkurenta, czyli Chiny, głównego konkurenta Zachodu także w wymiarze ideologicznym, nie tylko gospodarczym. No i to jest pytanie, czy to się uda utrzymać, czy rzeczywiście przejdziemy do, może do modelu transakcyjnego, gdzie Europa będzie próbowała wynegocjować trochę ze Stanami Zjednoczonymi, trochę z Chinami, chociaż w mojej opinii będzie to jakaś mieszana, mieszany model, że z jednej strony będą próby negocjowania z Chinami, ale z drugiej strony Europa widzi, że tak naprawdę bezpieczeństwo jej w dużej mierze zależy od Stanów Zjednoczonych i. Zwłaszcza Niemcy ostatnio przekonały się, że, że współpraca z liderami państw autorytarnych może się źle kończyć w ogóle dla całej gospodarki dużym ryzykiem i właśnie zmieniają swoje podejście, zmieniają swoje podejście nie tylko do Rosji, chociaż oczywiście chcieliby robić biznes, ale także w stosunku do Chin. I tutaj coraz większa jest uwaga tych państw na praktyki biznesowe, które mogą grozić bezpieczeństwu. Europy czy bezpieczeństwo tych danych państw. Więc raczej jestem bardziej optymistyczny co do relacji transatlantyckich. Bardziej niepokoi mnie to, że firmy europejskie mogą rzeczywiście jednak yy... Doświadczając różnych problemów, nie tylko problemów związanych z amerykańską ustawą, ale także właśnie z energią, z brakiem też minerałów ziem rzadkich, mogą przenosić się w inne miejsca, co będzie negatywnie skutkowało dla europejskiej gospodarki. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka Ekonomii Siły. Zapraszam Państwa do prenumeraty magazynu i jeszcze raz do subskrypcji naszego kanału.